Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Marcjasz, sekretarz miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie sekretarzu, porozmawiamy o wyborach parlamentarnych, które będą miały miejsce 15 października w niedzielę. Porozmawiamy o aspekcie technicznym tych wyborów i na początku powiemy o lokalach wyborczych. Jak to z tymi lokalami wyborczymi jest? W jaki sposób znaleźć swój lokal wyborczy w naszym mieście? Już mówię. My już jesteśmy tak naprawdę na takim etapie już mocno zaawansowanych prac przed wyborami. W mieście Opolu mamy 72 stałe obwody głosowania, które są ustalone, tak jak sama nazwa mówi, na stałe i one przy każdych wyborach funkcjonują i obowiązują. Do tego tworzymy też obwody zamknięte, które są zlokalizowane w domach pomocy społecznej, w domach studenckich i w szpitalach. I w tym roku mamy rekordową ilość tych obwodów zamkniętych, bo mamy aż ich 13. W sumie razem mamy 85 obwodów głosowania, czyli bardzo dużo. Jeżeli ktoś chce zagłosować i znaleźć się, w którym obwodzie będzie mógł oddać swój głos, my jako miasto Opole sporządziliśmy też taką wyszukiwarkę, gdzie można wpisać bardzo prosto nazwę ulicy i dodać swój adres i to go zlokalizuje mu to punkt obwodu głosowania przypisany do tej ulicy. Wiem, że też jest taka przeglądarka zrobiona na stronach PKW, tam też można się znaleźć po swojej ulicy i wtedy można pójść do tego lokalu i zagłosować. A w jakich godzinach będą te lokale wyborcze? Już mówię, lokale wyborcze będą otwarte 15 października od godziny 7 rano do godziny 21 i w tych godzinach będzie można oddać głos. Co w przypadku osób, które nie będą w danym miejscu swojego zameldowania? Więc tak, jeżeli osoba czy mieszkaniec Opola będzie chciał albo będzie w tym dniu gdzieś wyjeżdżał, albo na weekend będzie wyjeżdżał, czy nawet za granicę, czy gdzieś w inny rejon Polski, to ma prawo pobrać takie zaświadczenie o prawie do głosowania. To zaświadczenie o prawie do głosowania pobiera się w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Spraw Obywatelskich. I to z tym zaświadczeniem można jechać w różny rejon Polski, podejść sobie do dowolnej obwodowej komisji wyborczej i tam zagłosować. Dodatkowo z takim zaświadczeniem również można sobie jechać czy za granicę i tam się też zgłosić do odpowiedniego konsulatu czy ambasady wcześniej, szukając oczywiście też lokal wyborczy i pójść i tam zagłosować i wtedy w tej komisji ta osoba będzie dopisana do spisu wyborców. Takim uproszczeniem, które zostało teraz wprowadzone na te wybory, jest Centralny Rejestr Wyborców i on właśnie umożliwia to, że to zaświadczenie można pobrać sobie w każdym miejscu w kraju też, bo jest to odmiejscowione, więc można sobie pójść do dowolnego urzędu miasta, do dowolnego urzędu gminy, pobrać takie zaświadczenie o prawie do głosowania i z tym zaświadczeniem podróżować czy jeździć po Polsce i wtedy w tym miejscu, gdzie się ktoś znajdzie, zagłosować. Warto też wspomnieć, że można to także załatwić online. Oczywiście, można też to załatwić online. Dodatkowo też można też zmienić do 12 też miejsce swojego głosowania, ale to dotyczy mieszkańców, którzy mieszkają w Opolu. Na tą chwilę takich z wniosków o zmianę miejsc głosowania, czyli w innym obwodzie niż w tym, do którego się jest zapisane, złożyło już ponad 2300 osób, więc to jest też bardzo dużo i to jest też już rekordowo. Zaświadczeń o prawie do głosowania już wydaliśmy ponad 1000, około 1000 chyba 40 z tego co pamiętam, jak sprawdzając dzisiaj. Ponad 3500 dopisało się też osób do spisu wyborców, więc to widać, że ten ruch teraz jest bardzo duży, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Czyli jeżeli chodzi o lokale wyborcze oraz miejsca zmiany głosowania, można to załatwić bardzo szybko, można to zrobić w przestrzeni internetowej, niekoniecznie w urzędzie. Natomiast i czas mamy, co ważne, i czas mamy do 12 października, tak do upływu godzin pracy urzędu. Oczywiście. Lokale wyborcze to jedno, natomiast elementem takim wyróżniającym na przykład poprzednie wybory będą właśnie karty do głosowania, bo otrzymamy tak naprawdę 3 karty. Jakie to będą karty? Tak, otrzymamy w tych wyborach 3 karty. To tak się śmialiśmy dzisiaj, że to takie mini wybory samorządowe, bo w samorządzie też są 3 karty, ale tutaj całkowicie są inne zasady. Otrzymamy kartę w wyborach do Senatu, w wyborach do Sejmu, no i kartę związaną z referendum. Więc te 3 karty będzie każdy z nas otrzymywał przy wpisywaniu się, czy przy głosowaniu oczywiście. Czy te 3 karty do głosowania osoba, która znajduje się w lokalu wyborczym, otrzyma razem spięte czy osobno?
Nie, no każdą kartę członek obwodowej komisji wyborczej potencjalnemu wyborcy wydaje i to odnotowuje na spisie wyborców, więc na spisie wyborców odnotowuje się pobór karty do Sejmu, pobór karty do Senatu, no i pobór karty do referendum, tak żeby potem można było ustalić liczbę kart wydanych, bo to potem też wpisywane jest do protokołu z głosowania, tak żeby potem na końcu ustalić wyniki. A w przypadku osób, które na przykład nie chcą brać udziału w referendum, jakie kroki muszą podjąć, żeby na przykład tej karty nie otrzymać? Mogą odmówić przyjęcia tej karty, co też będzie odnotowane oczywiście na spisie. Nie musi głosować w wyborach do Senatu, też może odmówić poboru karty, może zagłosować tylko w wyborach do Sejmu, więc to zależy od naszego po prostu wyborcy. Pozostajmy nadal w tematach kart do głosowania, bo warto także przypomnieć o tym, kiedy głos jest ważny, a kiedy nieważny. Tak, tam jest kilka takich kwestii związanych z głosem ważnym i z głosem nieważnym. No, głos ważny, no, to jest słynny krzyżyk, który musi się przecinać w tej wyznaczonej ramce, która jest wskazana na karcie do głosowania. Przypomnę, że na kartach głosowania do Sejmu są listy wyborcze z kandydatami na posłów. Głosuje się na jednego kandydata z jednej listy wyborczej, więc trzeba też o tym pamiętać. No w Sejmie jest troszeczkę inaczej, bo to są jednomandatowe okręgi wyborcze. Tam się zakreśla tego właściwego, tą właściwą osobę, też jedną, na którą się chce oddać głos, ale trzeba pamiętać, jak ten głos oddać, żeby on był ważny. Czyli to muszą być dwie linie, które się przecinają w obrębie kratki, która jest zaznaczona na karcie do głosowania. No w referendum też są cztery pytania, tak, i tam są też kratki zaznaczone pod tak lub pod nie i tam trzeba też właściwą zaznaczyć. Warto też dodać, że nie ma żadnego przedziału czasowego, jeżeli chodzi o oddanie głosu. Nie trzeba tam być 5 na przykład minut. Nie, no bo jeżeli dany wyborca przyjdzie sobie do lokalu wyborczego, może sobie usiąść, może się pozastanawiać, więc nikt nie ma prawa go wyprosić przed oddaniem głosu. Może sobie po prostu usiąść gdzieś i pozastanawiać się przez dłuższą chwilę, na kogo zagłosować. Będzie też informacja wywierzona w kabinach do głosowania i też w siedzibach obwodowych komisji wyborczych o ważności głosu, więc każdy wyborca, który będzie chciał podejść sobie do pobrać kartę i zagłosować, będzie mógł sobie przeczytać wszystkie informacje, które są wywieszone, czyli informacja o ważności głosu, będzie również obwieszczenie o zarejestrowanych listach w wyborach do Sejmu i Senatu i kandydatach. Będzie też informacja o zarejestrowanych kandydatach do Senatu. Będzie też informacja referendalna, też w jaki sposób też głosować. No oczywiście będzie obwieszczenie też prezydenta o siedzibach i granicach obwodowych komisji wyborczych, więc te wszystkie informacje będą w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, tak żeby każdy z nas mógł też dodatkowo, jeżeli nie pamięta o zasadach głosowania, przypomnieć sobie, w jaki sposób zagłosować i może też sobie sprawdzić, na kogo może zagłosować. Istotą wyborów są również komisje wyborcze. Uczestniczą w nich obywatele, mieszkańcy, nie tylko pracownicy urzędu. Wiadomo, że już podczas tych wyborów komisje się wytworzyły. Jest przewodniczący, jest wiceprzewodniczący, są członkowie komisji. Natomiast tutaj tak prosiłbym o taką informację w kontekście wyborów samorządowych, ponieważ w tych wyborach już te komisje są utworzone. Kto tak naprawdę może być członkiem tej komisji? Jakie wymagania musi spełnić i z czym się tak naprawdę wiąże ta czynność? Tak, to w przypadku ogłoszenia czy ogłoszenia wyborów, tak, czy zarządzenia wyborów, rozpoczyna się kampania wyborcza, wtedy wchodzą w grę przepisy kodeksu wyborczego. Jest informacja, są przepisy mówiące o tym, kto może być członkiem komisji. Może być to osoba oczywiście pełnoletnia, zamieszkująca na terenie danego województwa, niekarana, bo takie oświadczenie też składa. Obwodowe komisje wyborcze powoływane są przez komisarza wyborczego. Taka zmiana, kiedyś to było troszeczkę inaczej. Kiedyś powoływaliśmy komisję, tutaj prezydent powoływał obwodowe komisje wyborcze. Teraz od dwóch, trzech lat, czterech nawet, kodeks wyborczy zmienił to i teraz komisarz wyborczy powołuje te obwodowe komisje wyborcze. Kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają komitety wyborcze, te, które są tworzone na czas wyboru, więc podobnie będzie w przypadku wyborów samorządowych. Tam również w przypadku ich ogłoszenia pojawią się komitety wyborcze, pewnie różnych partii politycznych i te komitety wyborcze mają prawo zgłaszania takich
kandydatów na członków do obwodowej komisji wyborczej. Oczywiście samemu również można się zgłosić do obwodowej komisji wyborczej, samodzielnie oczywiście, co nie gwarantuje oczywiście miejsca, bo te miejsca gwarantowane są dla komitetów wyborczych, ale jest bardzo dużo uzupełnień do składu obwodowych komisji wyborczych i te osoby też mają szansę na to, by potem w przypadku rezygnacji, a takich rezygnacji jest sporo, dostać się do obwodowej komisji wyborczej. Obecne nasze obwodowe komisje wyborcze już się ukonstytuowały, mają swoich przewodniczących i zastępców. Komisje już w zasadzie działają, już podejmują pierwsze czynności wyborcze. Już też do niektórych komisji wysłaliśmy też pakiety korespondencyjne, bo też jest głosowanie korespondencyjne, jest taka możliwość, ponad 80 takich pakietów korespondencji do głosowania korespondencyjnego wysłaliśmy już do tych obwodowych komisji wyborczych, więc oni już tam mają. Znaczy nie do obwodowych, tylko oczywiście do tych osób, które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego i te osoby potem muszą przekazać to do obwodowych komisji wyborczych. Natomiast nasze obwodowe komisje wyborcze za chwilę będą też szkolone. Już teraz w czwartek już zaczynamy szkolenie obwodowych komisji wyborczych. W dwóch turach jest to bardzo, bardzo dużo osób, ponad 600 osób mamy w obwodowych komisjach wyborczych, więc będziemy szkolić przewodniczących i zastępców obwodowych komisji wyborczych, tak żeby te wybory sprawnie też przebiegły i po ich stronie, i po naszej stronie, byśmy mogli te wybory skończyć też w jakimś określonym czasie. No właśnie, o ten czas chciałam też spytać, bo to przecież praca komisji nie kończy się na zamknięciu lokali wyborczych, bo jeszcze jest liczenie tych głosów. Tak. To, że komisja zaczyna w ogóle swoją pracę dużo, dużo wcześniej, bo zobowiązana jest zgodnie z wytycznymi być już na lokalu wyborczym co najmniej pół godziny, a nawet i godzinę wcześniej, przed otwarciem lokalu, no bo trzeba przygotować też lokal, posegregować też karty, poukładać spisy, tak żeby już od godziny 7 można było zagłosować. Po zamknięciu lokalu wyborczego, czyli po godzinie 21, zaczyna się tak naprawdę największa praca dla obwodowej komisji wyborczej, no bo wtedy liczy się wszystkie głosy, czyli mamy jedną urnę, z tej urny wyciąga się wszystkie karty do głosowania i te wszystkie karty do głosowania są liczone na poszczególne oczywiście wybory, czyli Sejm, Senat i referendum, każde osobno. Potem wypełnia się protokół z głosowania i ten protokół wysyła się elektronicznie do Okręgowej Komisji Wyborczej, oczywiście w celu jego jakby zatwierdzenia. Także ta praca największa to się zaczyna po godzinie 21. Nierzadko kończy się nad ranem następnego dnia w poniedziałek. Czasami zdarzało nam się, że pracowaliśmy tutaj aż do godziny 15 kolejnego dnia, tak żeby ostatecznie wszystkie protokoły przyjąć i zamknąć te wybory. No właśnie. Czyli Szanowni Państwo, wybory 15 października, czyli już za niedługo. Przypominamy, że do 12 października można zmienić swoje miejsce głosowania w przypadku, kiedy jesteśmy już pewni na 100%, że nie będziemy w danym miejscu i będziemy musieli to miejsce zmienić. Także do 12 października informujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Pan Grzegorz Marcjasz, sekretarz miasta Opola. Dziękuję bardzo.